Szanowni Państwo, kochani moi, chciałem powiedzieć, że nie trzeba koniecznie prysznica ani wanny, żeby się rano umyć. Tylko bierzecie sobie taką puszkę po pedigree, idziecie w kałużę. Ja tak zrobił, ja właśnie całkiem rozebrany, bo to taka uliczka boczna. I tak, wlazłem w tą kałużę. Nabierałem wody i się po prostu umyłem po ludzku. A to nie jest woda brudna, ona jest jedynie lekko zmącona przez muł. Elegancko można się umyć, tylko za głęboko nie można nabierać, żeby tego mułu nie nabierać. No, także widzicie, można elegancko można się umyć się. I ja tak, jak tak sobie tutaj jestem, to mam duże skojarzenia z Jarosławem Andrzejewskim, że jestem tak jak ten Jarosław Andrzejewski. My oboje lubimy takie noclegi w takich odległych miejscach. Tutaj widzicie, z kociem jedziemy, z małą kocią i z piesiem. Piesek już tam poszedł kupę zrobić. Pokażę wam tutaj, o co tu chodzi. Tutaj jest taka ulica i tak dalej. Tutaj jest jakiś park narodowy, bo ja już obczaiłem. Co tam napisane jest? A, chronione witacje u ziemi. No. Widać czy nie widać? Ja trochę widzę, a wy? O! Piesek nie może biegać sam. I to jest właśnie taki, widzicie, park narodowy, tam jest jaka woda dobra. A właśnie, jak ja się kąpałem w tej kałuży, to mogłem sobie śpiewać. Jaka woda dobra. A że nie śpiewałem, to teraz chyba wrócę i się znowu myję, żebym zaśpiewać mógł. To do pieca się nadaje się. Ale nie będziemy taszczyć tego tak daleko. Tutaj przyjechał cygan rano z Volkswagen Transporterem. Za 10 wiader gruzu nabrał. Zobaczcie. Nabrał sobie tego gruzu i odjechał. No. No pod taras to jest dobre, nie? Folia i właśnie takie coś. Tylko to są odpady. To widać, są odpady od budowania, bo to jest ta kratka murarska. No. Zawozimy puste butelki z powrotem w Rzeszy. Jak będziemy przy okazji, to je oddamy. Kaucję wozimy. Dostaniemy kaucję i tak dalej. No i tak to wygląda, takie życie. Tam jest woda, bimber z Jugosławii w Orze. Tam są zapasowe baniaki. Jakby czasem wskazówka źle wskazuje. I na przykład widzę, że jeszcze jest 5 litrów, a tu już nie ma, a tu już koniec. No i wtedy trzeba dolać z baniaka. Tu jest wino. Ale to nie jest Mellot, tylko inne baba mówiła. O takiej nowej baby kupiłem. I nie powiem wam, co to za odmiana. Ale może sobie przypomnę. Na P jakaś czy coś. Tutaj diesel, ropa. Takie rzeczy mam, takie graty, widzicie. Teraz jedziemy dalej. Zaraz będziemy w miejscowości Chlochowiec. I w Chlochowiec jest nasz mlekowy automat. A później pojedziemy do Polski. Koniec.